No niestety, po takim półfinale, po tych wszystkich emocjach nastawiałyśmy się na równie ciężki mecz z Chemikiem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że nas zmiażdżyły. Były praktycznie we wszystkich elementach lepsze od nas i musimy wyciągnąć na pewno szybko bardzo wnioski. Mamy mało czasu, ale mogę zapewnić, że nie zwieszamy głów. Mamy jeszcze drugi mecz przed sobą i będziemy walczyć do końca. No to prawda, zawsze właśnie te początki miałyśmy takie, że Chemik odjeżdżał, potem my je goniłyśmy, a w końcówkach znowu nam odjeżdżały, więc no nie miałyśmy punktu zaczepienia, gdzie byśmy mogły dorównać Chemikowi w dzisiejszym meczu. I jeżeli chcemy z nimi toczyć równorzędną walkę, no to na pewno musimy skoczyć na dużo wyższy poziom. No właśnie chciałybyśmy troszeczkę tą siatkówkę w czas świąt odłożyć na bok, tak przewietrzyć głowy, że tak powiem, i po świętach, no w sumie już w niedzielę trenujemy, więc takich długich świąt nie mamy. Tak myślimy, że będzie zupełnie inne spotkanie, bo tak już, no powiem, że gorzej już zagrać nie możemy, więc liczymy na dużo lepsze spotkanie w Szczecinie. Po pierwszym wygranym secie może w naszych głowach pojawiła się taka myśl, że jeszcze jeden set i już będziemy walczyć o złoto. No i niestety ten drugi set wyglądał jak wyglądał. No potem jeszcze trzeci przegrany i w czwartym jednak podniosłyśmy się z tego wszystkiego i wygrałyśmy i to dało nam awans. No na pewno mecz we Wrocławiu bardziej korzystnie wyglądał po stronie dziewczyn z Impela. To one grały naprawdę dobrą siatkówkę. My tak nie do końca. Miałyśmy takie wahania. Raz grałyśmy dobrze, raz źle. Ale myślę to, że na boisku byłyśmy takim zespołem i walczyłyśmy do samego końca. Nasza wiara w to, że jednak wygramy te dwa sety, to wszystko sprawiło, że grałyśmy do końca, do ostatniej piłki. Na pewno sezon jest bardzo udany. Pierwszy medal w mojej karierze. No już jest od Polski. I też miałaś okazję pograć bardzo dużo w tym zespole. To nie było tak, że był to medal, który zdobyłaś będąc na ławce. To też mnie cieszy. No i oczywiście naszym celem był ten medal. No mamy jeszcze nadzieję, że będzie to złoto, ale musimy pokazać się z dużo lepszej strony w Szczecinie i będziemy walczyć do końca o złoto.